Rozkład tygodniowy od poniedziałku 2 maja do 8 maja, czyli do niedzieli. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy. Dziękuję, że jesteście, że zaglądacie, że komentujecie, lajkujecie, subskrybujecie mój kanał. Proszę o więcej. Piszcie komentarze, by mnie inspirować. Piszcie również, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną, napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Ja odeślę Wam od razu odpowiedź, jakie są warunki takiej wróżby indywidualnej. Zapraszam serdecznie. I teraz, kochani Państwo, zobaczmy na każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, co pokażą nam karty Tarota. Jakie wskazówki mają dla nas na ten tydzień karty? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek, sobota i niedziela. W przełożeniu kart mamy 9 mieczy. 9 mieczy mówi o jakimś smutku, żalu, rozczarowaniu, o złych myślach, o tym, że czujecie się może samotne, macie być może jakieś lęki dotyczące przyszłości, macie jakiś żal, źle śpicie, tutaj jesteście może niespokojne, co się wydarzy, zmęczone, rozczarowane, zatroskane, jakiś taki dziwny, smutny bardzo nastrój widzę. Zobaczmy w poniedziałek. Poniedziałek blokady. Blokady, nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć, blokady, lęki, swoje potrzeby chcecie jakby wyprzeć. Tutaj być może czegoś się obawiacie, boicie, mentalnie jesteście jakby sparaliżowane. Jakiś kryzys, lęki, być może negatywne, męczące, obciążające myśli. Więc uwaga, by nie wpaść w jakąś taką pasywność, bo tutaj też jest pasywność. By nie wpaść w pasywność i w nadmierne negatywne myślenie w poniedziałek. We wtorek wisielec. Należy przemyśleć sprawy z innej perspektywy, szukać rozwiązania problemów, szukać innych, być może innowacyjnych pomysłów, projektów. We wtorek potrzebny jest spokój, by wszystko jeszcze raz przemyśleć. Być może jakiś czas po prostu spokojny, bez jakichś wydarzeń, tak, bez jakichś emocji. Przemyśleć, pomyśleć, przeanalizować. Wszystko jeszcze raz w głowie jakby przesortować i spróbować po prostu być pasywnym, wyciszyć się, zdystansować do spraw, do problemów i szukać nowych rozwiązań. I nie robić nic na siłę we wtorek. W środę należy być bardzo, bardzo pracowitym, pilnym, sumiennym, punktualnym. Nowy jakiś start, nowych pomysłów, nowych projektów. Wykazać się w pracy, proszę, pilnością, rzetelnością.
Tutaj coś będzie nowego, być może, gdzie będziecie mogli się wykazać jeszcze raz. Dobry start dla nowych projektów, pomysłów. Przede wszystkim pilność wasza, która zostanie doceniona, powinna być tutaj w środę widoczna. Jeśli w środę będziecie pilni, tak jak wymieniłam tutaj, to osiągniecie jakiś sukces. Być może w zawodzie lub finansach, lub no, w obu tych sprawach, aspektach. Także w środę proszę myśleć o rzetelnej pracy. W czwartek rycerz buław. Czyli należy tu aktywnie, energicznie, kreatywnie, odważnie zawalczyć o swoje sprawy. Tutaj szybko się orientować, szybko podejmować decyzje, aktywnie po prostu tutaj działać, próbować coś zmienić na lepsze, czy coś, nie wiem, nowego zacząć, podejmować kroki, które prowadzą Was do celu bardzo dynamicznie, aktywnie. I po prostu też podjąć ryzyko. Tutaj też ta mówi czwartkowa karta, że może być tu jakiś flirt, jakaś afera, jakaś randka, jakiś dobry seks. No, jakiś czas też tutaj, jeśli szukacie romansów, to będzie też może gorący bardzo romans. W czwartek kochankowie, czyli rzeczywiście randka, spotkanie, romans, afera, przyjaźń plus. Uczucia, emocje, dobra na pewno pasa w miłości i dobry dzień na spotkania romantyczne, na miłość, na seks, na pogodzenie się, na jakieś, nie wiem, piękne momenty razem, na harmonię w partnerstwie, tak? No, piękny piątek na miłosne spotkania. Soboty powinniście być kreatywni, być może jakieś afirmacje, przyciąganie, rytuały, być może, nie wiem, wizyta u wróżki jest dobra, ponieważ tu mamy maga, być może jakieś dorady, które powinniście wziąć od jakiejś dobrej wróżki, która Wam powie, doradzi, da wskazówki, być może powinniście afirmować, przyciągać szczęście, miłość, dobrobyt. Tutaj też powinniście być kreatywni, pokazać się, wykazać się swoimi talentami, zdolnościami w sobotę, wykorzystać swoje wszystkie uzdolnienia do nowych projektów, nowych pomysłów, kreatywnych spraw. W sobotę jest tutaj dzień kreatywny. Ale uwaga też na ludzi w sobotę, którzy będą Wami ewentualnie manipulować, na manipulantów, na jakichś takich sprytnych, wyrafinowanych. Być może mężczyzn, którzy Wam manipulują, uwaga, to też jest taka przestroga. W niedzielę jakieś szybkie zmiany. Jeśli mieliście złą passę w pracy, w związku, w finansach, to przyjdzie jakaś zmiana na lepsze. Koło fortuny odwróci się o 180 stopni i odwróci sytuację, odwróci sprawy na lepsze. Tutaj przyjdą jakieś nowe informacje, nowe możliwości, nowe projekty, nowe pomysły, nowe jakieś dobre rozwiązania. Szybko coś się zadzieje w niedzielę, coś się odwróci, jakaś może ktoś z przeznaczenia, osoba z przeznaczenia lub coś z przeznaczenia tej przyjdzie, coś nowego, co się może tutaj zacząć w niedzielę. Nowe pomysły, nowe projekty, nowe idee, które powinniście rzeczywiście dostrzec i nie przegapić w niedzielę. Nowe coś się może dobrze zacząć. Jakaś zmiana, jakieś przemiana. Jakieś kroki naprzód, które prowadzą tutaj do pozytywnych rozwiązań. Czyli w niedzielę proszę nie przegapić nowych szans. Taki właśnie jest tydzień nasz następny. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, dobrej pasy w tym tygodniu, dobrych rozwiązań Waszych problemów, dobrych nowych idei, pomysłów, projektów, dobrych znajomości, dobrych randek. I pracowitości, która jest tutaj od środy bardzo, bardzo potrzebna. Aktywności, romantyczności, kreatywności. Do usłyszenia już wkrótce.